Halo, halo, dzień dobry. A, muzyka gra. Muzyka gra. Trzeba iść. Ach, ja jestem pomarańczowa! Opalona jestem chyba. Tak dawno się nie widziałam, ale muszę muzykę wyłączyć, bo wyłączą film, nie? Czekajcie. Dobra. Queen leciał. Ja lubię Queen, ale chłopacy sobie puścili Queena. I taka jestem fajna, roztrzepana, bo jak mam włosy świeżo umyte, to wiecie co, nie? Tych włosków takich jest dużo i lubię mieć, o tutaj, zwłaszcza przy uszach nie lubię tych włosków. Dobra, zasłoniłam trochę, ale nie szkodzi. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Biała jestem, ale nie szkodzi. W sensie tu jestem biała, a tu jestem opalona, bo jak chodzę na te spacery, to buzia mi się opala, nie? Do sklepu, to się nie ubieram na te, jest na krótki rękaw, tylko tak, o, już nawet tu widać, że kawałek ręki mam tu białe. Białe, bielsze, nie? Dobra. Słuchajcie, co u mnie? Ciekawi jesteście? Ten film będzie... Dobra, nie będę tu wspominać o niczym, bo ten puszczę tak o. A tamten, który mam puścić, to... A nie, dobra. Muszę puścić ten filmik zaległy, a może go już nie puszczę? A może go już nie puszczę? Tu wam wszystko powiem, o co chodzi. I tamten już wykasuję, bo ja nie wiem, co tam mówiłam i po pierwsze nie chcę się powtarzać, po drugie w komentarzach... Aha, ale ja w komentarzach tam coś mówiłam, że we filmie nagrałam. Dobra, to ten film jeszcze jako oddzielny go przejrzę, co ja tam gadałam i wtedy puszczę, bo ja tam na jakieś komentarze odpowiadałam, więc głupio by było, jakbym w komentarzu komuś napisała, że odpowiedziałam w filmie, a nigdzie we filmie odpowiedzi by nie znalazł, nie? Trochę ściema, a nie pamiętam, bo to już trochę więcej niż tydzień, bo tydzień już jestem na poście. Tak, kochani, te wydarzenie u mnie to miał być post i ja tam mówiłam, dobra, to jak będziecie oglądać ten film, kuźwa, teraz nie wiem, jak te filmy wstawić. Ale najwyżej się powtórzę, nie? Najwyżej będzie się powtarzało, co było w tamtym filmie, a co w tym. I trudno, jakoś wysłuchacie, bo naprawdę nie pamiętam, co tam mówiłam. A chcę tutaj wam powiedzieć, że żeśmy zaplanowały z koleżanką, ale troszeczkę nam... znaczy to ona mnie namówiła, haha, ona mnie namówiła. Ja nie czułam się na post, ale właśnie wiedziałyście o tym, że miałam troszeczkę więcej kilogramów niż powinnam mieć, niż bym chciała mieć, niż powinnam mieć, niż lubię mieć. I nagle potem jeszcze mój mąż coś tam miał też jakieś takie wydarzenia, nie teges, i to chyba sprawiło, że znowu już zjadłam trochę więcej może. Tak, bo tak działa stres, na mnie też działa, to nie jest tak, że ja jestem święta, bo to nie jest tak. Czasem nawet nie wiem kiedy i właśnie zjem więcej. Tak czy inaczej, nie wiem ile ważyłam na początku tego postu, bo waga mi się popsuła i ważyłam się drugiego dnia. I miałam 69,30 czy jakoś tak? No i stwierdziłam, dobra, skoro mnie ta znajoma namawia, to zaczynamy post. I miał to być post dr Breussa. Czyli tylko taki na maksymalnie na pół litrze soku buraczkowego. I powiem wam tak, pierwsze dwa dni wytrzymałam, ale zrobiło mi się po prostu, robiło mi się słabo, kręciło mi się w głowie, głowa mnie nie bolała, nic mnie nie bolało, tylko słabość miałam straszną. Nie robiłam sobie lewatyw, bo ja po prostu, no nie wiem, jednego dnia jeszcze się załatwiłam, a tego drugiego dnia już stwierdziłam, że nie chcę takiego postu, bo czułam się za słabo. Słuchajcie, to było takie dla mnie troszkę, może powinnam, no nie wiem, powiem wam tak, teoretycznie to ja wiem, co powinnam, tak, że powinnam więcej pić, robić lewatywy i wtedy by mi się zrobiło lepiej i przeczekać, to wiadoma sprawa, nie, tak wszyscy mówią, ale ja, słuchajcie, przy moich dzieciach jakoś tak stwierdziłam, bo ja zawsze, już od niedawna mówiłam, że ja na głodówkę nie jestem gotowa. Nawet mi ten sok, sokowy, ja po prostu lubię jeść, to jest też uzależnienie i to być może ma coś związek z jakąś psychiką. Nie chcę tego na siłę łamać. Będę gotowa, to zrobię, bo bardzo bym chciała przejść taki post na wodzie nawet. Albo jakiś taki, i tam były herbatki ziołowe. Te herbatki ziołowe dzisiaj nie piłam, bo latam jak wściekła po zakupach i nie zrobiłam sobie rano herbatki,
ale te herbatki robię i ostatecznie dołączyłam sobie warzywa, czyli zrobiłam sobie post dąbrowskiej i czuję się świetnie, słuchajcie, mam dużo energii, biegam po zakupach i ćwiczymy, o tak jak widzicie, sprzęt do ćwiczeń jest, kupiliśmy, złożyliśmy trochę wcześniej, tutaj w ogóle leży ten, tak jak widać, ten, jak to się nazywa, materac i chłopacy nie dali rady, musieli go napompować. I sprzęt wygląda tak następująco, taki nieduży sprzęcik, taki wiecie co, nie? Taki o, nie wiem tam ile, 70 kilo chyba można, także chłopacy, ten pierwszy mały, taki jest jeden mały taki ciężarek i potem są reszta chyba po 7,5 kilo. Chyba jest 10 po 7,5 kilo i jeden taki właśnie, czyli 75 i jeden ma 5 kilo, czyli 80 kilo chyba jest ogólnie do dźwignięcia. Tak mi się wydaje. Nie jest to dużo, ale w zupełności wystarcza. Chłopacy ćwiczą 5 kg, ten najmniejszy. I ja ćwiczę razem z nimi też te 5 kg. Nie dźwigam, bo nie chcę dźwigać teraz na poście w ogóle bez sensu, nie? I dzisiaj byłam w sklepie, słuchajcie, po co byłam w sklepie? Po trampolinę. Chciałam sobie kupić trampolinę. Słuchajcie, wierzycie, nie wierzycie, nie wiem, ale w tą wizualizację taką, nie? Ja wiele razy wam mówiłam, wizualizacja, tratatata, nie? Słuchajcie, ostatnim razem zachciało mi się, jak ostatnim razem w Lidlu były trampoliny, to zachciało mi się trampoliny, ale mój mąż mówi, nie, bo się nie zmieści do samochodu, a byliśmy małym samochodem, bo tutaj w naszym miasteczku są do wynajęcia dwa samochody. Jeden jest mały, to jest Renault Clio, a drugi jest taki większy, taki, nie jak kombi, a może? Taki większy trochę, Skoda jakaś tam, ale nie pytajcie mnie, bo ja w tych tematach to jest fajne, nie? Obydwa są czerwone, no bo te do wynajęcia tutaj są czerwone, więc w ogóle, dobra, nieważne. Ale wizualnie jest troszeczkę większa, w sensie ma większy bagażnik. I byliśmy tym małym wtedy i on mówi, nie zmieści się. Nie chciał mi kupić wtedy, nie? Ja sobie myślę, no dobra, nie? Mówi, zamówimy przez internet. Pewnie w nadziei, że odpuszczę temat, ale ja na chwilę odpuściłam temat, ale potem sobie myślę, no kurczę, no kupiłam skakankę i wiecie co, i na tej skakance chłopacy tu skakali i odbili kilka śladów na suficie, nie? I się trochę wystraszyłam, przepraszam, ale jeszcze mam ciągle tam gdzieś, od czasu do czasu gdzieś coś muszę kasnąć. I co chciałam powiedzieć, że no właśnie, i oni, ja czasem sobie skaczę, ale powiem wam szczerze, że teraz na tym poście to nie za bardzo mam. Mam siłę, mam energię, ale żeby skakać na skakance, tak średnio, nie? No i w ogóle trampolina, nie? Myślę sobie, trampolina będzie fajna do ruszenia limfy, bo w rytm muzyki zawsze się łatwiej skacze i jak coś cię troszeczkę chociaż podrzuci do góry, to zawsze trochę lżej, nie? Tak, żeby zacząć. Myślę, że przyjemnie. Myślę, że to jest bardzo przyjemne i też z myślą o chłopakach, żeby troszeczkę tu skakali. Ja lubię, jak są w ruchu. Oni tak są w ruchu, bo oni chodzą wszędzie i na rowery chodzimy, i na spacery chodzimy, ale ruchu nigdy nie za dużo chyba. Może dobra, jest za dużo, ale takiego różnego, fajnego i tak mi się chciało tej trampoliny, że pomyślałam sobie, okej, trampolina. Jak mówię, to mi tu swędzi. Niby nic nie mam do odkaśnięcia, a tam mnie coś swędzi. I co? No i poszłam dzisiaj po tą trampolinę. Aha, no i chciałam dokończyć tą wizualizację. I tak mi się mocno chciało ten trampoliny, słuchajcie, tak mocno, że po prostu musiałam, tak? Musiałam. No i szukałam na internecie. Na internecie się okazało, że trampoliny są dużo, dużo droższe, nie? Dużo droższe, bo w Lidlu kosztuje 80 franków, a na internecie taka fajna, no to co najmniej 100 plus przesyłka, a taką mniej więcej jakbym chciała, to gdzieś ze 130 do 150, a taka już fajna naprawdę, która mi się podobała, to była 160, oczywiście są 600 i 1000 franków, także są różne, nie? Ale taką, wiecie co, no taką normalną taką. Są też tańsze, ale też chodziło mi o taką w miarę stabilną, nie? No i stwierdziłam, nie, no dobra, no 150 franków nie dam, nie? Myślę, no nie. A ta za 100 to taka, naprawdę widać było, że taka była bardzo delikatna, nie?
i ta w Lidlu jest do 120 kilo, można na niej skakać, a tam w internecie za 100 franków to była chyba tylko taka do 80 kilo można było skakać, także widać było już od razu na zdjęciu, że jest dużo bardziej delikatna. Więc tak mi się chciało tej trampoliny, poszliśmy w sobotę do Lidla, zrobiliśmy zakupy samochodem, bo żeśmy wywożyli te wszystkie kartony od tego atlasu. I poszliśmy do Lidla, zrobiliśmy duże zakupy, po prostu no nie kupiłam sobie arbuzów, nie kupiłam sobie tego, ale jabłka kupiliśmy pyszne i zjadłam dwa jabłka w sobotę i spoko, bardzo dobrze się czuję, po prostu nie jem tłuszczu i białka, nie? Tam można było zjeść jabłka na poście, tylko że kwaśne, nie? A te były słodkie, ale zjadłam i dobra, nie? I na zdrowie. I chodzi mi o to, że co chciałam powiedzieć, że wzięliśmy gazetkę z Lidla i co? W poniedziałek trampoliny są. Tak mi się chciało tej trampoliny, tak ją czułam, że już ją mam, że na niej skaczę, że po prostu chcę ją mieć. Ja mam coś takiego, ja od zawsze coś takiego miałam, że jak coś zachciałam, to po prostu tak chodziłam, już czułam, że to mam na sobie, że ja to mam. I mam. Oczywiście nie wszystko sobie potrafię tak wizualizować. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, ale coś tak, nie? Nie umiem wszystkiego. Nie umiem sobie tak właśnie... Pracuję teraz nad tym a propos zdrowia. Słuchajcie, opryszczka mi nie wyszła, ta trzecia. Bo wygrałam z nią. Po prostu z nią wygrałam. Samo uleczenie. I jak się zdarzają takie małe rzeczy, to człowiek coraz bardziej w to wierzy, że może. I to jest ten początek. Po prostu wow. Jestem mega zadowolona. No właśnie i tutaj powinnam sobie wizualizować swoją wagę taką, tak? Sylwetkę, wagę i taka powinnam być. A tutaj jestem cienka buła, bo gdzieś tam, jak byłam mała, to gdzieś były hasła... Z małpy człowieka nie zrobisz, czyli zawsze myślałam, że jestem brzydka, bardzo brzydka, a uważam, że są brzydsi ludzie, ale o sobie tak nie myślą. Nie, nie żebym tutaj myślała, że jestem nie wiadomo jaka ładna, ale jak byłam młoda i patrzę teraz na swoje zdjęcia, to naprawdę tragicznie nie było i nie powinnam w ogóle myśleć o tym, że byłam brzydka. Nie powinnam o tym myśleć, a myślałam, dlatego że mama do mnie mówiła, z małpy człowieka nie zrobisz, kundzie undzie, w tłoku undzie, albo jakieś takie hasła, no i zawsze, że jestem za gruba, zawsze, że jestem za gruba. I tak mi to zostało, mimo to, że nawet jeśli ważyłam te 70 czy 72 kilo, bo zawsze się gdzieś w tej wadze wahałam, zawsze byłam trochę taka przyduża, bo przy metrze 70-72 kilo no to było tak sporo, nie? Taka byłam sobie. Ale to też nie był powód, żeby do kogoś mówić, że jest gruby, nie? Zwłaszcza... No ale dobra, było jak było i gdzieś to się w mojej podświadomości tak zakodowało, że jestem większa, że do tej pory gdzieś mam tą świadomość taką, że jestem trochę za duża. I że gdzieś już tyję. I taki strach we mnie. Ja nad tym naprawdę pracuję, bo to nie jest tylko dieta. Kiedyś myślałam, że to tylko dieta i robiłam diety. Dzisiaj wiem już, że to nie jest tylko dieta. Że to jest dużo różnych płaszczyzn, nad którymi trzeba pracować, żeby w efekcie końcowym utrzymać tą wagę, móc jeść, cieszyć się zdrowiem, sylwetką, siłą i jedzeniem i być takim ciągle takim samym, nie? Jeszcze do tego tak naprawdę nie doszłam, ale od momentu pierwszego postu do teraz troszeczkę jednak trzymam się. Trzymam się, mimo to, że tutaj te 5 kilo gdzieś tam mi wskoczyło, może nawet 6, ale trzymam się w miarę. Po tym poście długo się trzymałam. O, może tak powiem, że długo się trzymałam, więc nie jest aż tak źle, bo spodnie miałam dużo większe, bo teraz ostatnio miałam już M-kę taką przyciasnawą, nie? A chodziłam w L-kach i były przyciasnawe, więc troszkę się przesunęłam. Ale dobra, i cały czas nad tym pracuję. I co chciałam powiedzieć? No właśnie, no i tak zwizualizowałam sobie tą trampolinę, kochani, że dzisiaj jedziemy po trampolinę. Ja po nią poszłam dzisiaj na piechotę i się okazało, że jest za ciężka, słuchajcie. Ja myślałam, że ją dam radę przynieść do domu, że ją rozpakuję, bo tam w Lidlu się rozpakowuje, zostawia się te opakowania, jeśli ktoś chce oczywiście. I się bierze same i poszłam ze plecakiem, słuchajcie. I myślę sobie, że te drobne rzeczy, te takie tam, te...
jakieś rurki, śrubki, coś tam wezmę do plecaka, a samo to kółko wezmę w rękę, nie? Ale ja tego kartonu nie mogłam radzić i myślę sobie, no nie, no z Lidla będę szła 20 minut co najmniej się idzie, z takim ciężarem to pewnie bym szła jeszcze dłużej. Myślę sobie, no nie, nie radzę, nie? Bo jednak troszkę jestem słabsza teraz na tym poście. Tak myślę, że jak idę, na przykład szłam dzisiaj z torbami, bo jak nie kupiłam tej trampoliny, to wzięłam inne zakupy. Byłam też w Landim, kupiłam te karteczki na muszki, kupiłam karteczki i kupiłam bio taki, takie do podlewania coś, bio garden. I pani mówiła, że tym jak podleję, to też te larwy pozabija. Także wzięłam karteczki na te latające muszki, które są już u góry i zamontowałam, ale nie wiem, czy tam coś się... Słuchajcie, mam taki bałagan znowu, bo po niedzieli to u mnie zawsze bałagan, a dzisiaj jest poniedziałek, jakby się kto pytał. No i tak patrzę, tu żadnej muszki tu nie ma, nie? Ale nie wiem, może kupiłam kartki, a tych muszek już nie ma, co? No patrzcie, nie widzę żadnej muszki. Ale one chyba takimi falami latają, nie? Nieważne, ale postawiłam drugą miskę i kilka tych muszek się tutaj utopiło znowu, ale było ich więcej. I myślę sobie, no kurczę, i w swoim pokoju też postawiłam te karteczki i sobie myślę, niech się łapią, nie? Co chciałam powiedzieć? Pan za oknem całą, widzicie? Całą tą koszą trawę, nie? I całą przyczepę trawy i tak co kilka dni, nie? Ciężka praca, ciężką pracę ci panowie mają. Podziwiam i wysyłam im zawsze taką dobrą energię za to, co robią, bo naprawdę bardzo fajnie to robią. Dbają o każdy szczegół, odkurzają nam i myją klatkę schodową i okna nawet na klatce schodowej umyli, także super. Jabłuszka tutejsze w Landim kupiłam z sąsiedniej wioski jakby. Także fajnie. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam sobie koszulkę. W tą stronę ustanę, nie? Bo światło lepsze. Kupiłam koszulkę sobie. A kaką? Dla mnie. Bawełniana, fajna. Bardzo taka milusia bawełna. Taka... No nie jest chyba eko bawełna, ale taka naprawdę wyjątkowej jakości. Taka gruba, fajna. I kupiłam sobie pościel z... len z bawełną, eko, nie eko, to nie jest eko, ale len z bawełną, eko to dzisiaj miały być, eko bawełna dzisiaj były pościele też, ale dla dzieci takie wzory i już chłopakom nie brałam, bo chłopakom też kupiłam len z bawełną i słyszałam, dzisiaj moja przyjaciółka przysłała mi zaraz idę to w pranie nastawię i wypiorę sobie i zaraz sobie zmienię pościel na taką fajniejszą, bo jest w dotyku, jest taka fajna, naprawdę. Bardzo fajna jest, myślę, że będzie nam się bardzo fajnie spało. A kupiłam jeszcze dwie, trzy dla chłopaków wszystkich. Pokażę wam, nie? Tu jest Kubusia. Kubusia pokój, ale nie patrzcie na to, taka w paseczki. O, takie paseczki. Widać? Widać, nie? A z drugiej strony taka beżowa, a tamta moja jest ciemniejsza w takie listki, czy w drzewka, czy w coś tam. Tutaj to ja po prostu nie ogarniam tego, co tu jest, nie? Ale dobra, bo to nie o to chodzi. Bo to nie chodzi o to, żeby był porządek, nie? Ale po niedzieli jest wyjątkowo, słuchajcie. Po niedzieli jest zawsze wyjątkowo, bo ja, przepraszam, w weekend nie sprzątam. Nie sprzątam. Sprzątam w piątek, żeby było na weekend, a poniedziałek znowu sprzątam, bo jest po prostu... I żeby nie było, bo ja jakoś specjalnie nie sprzątam, tak wiecie co, ja nie mam takiego nawyku, że codziennie chodzę sprzątać. Codziennie sprzątam kuchnię, łazienki, ale w pokoju to tak po łebkach, nie? Odkurzam, no odkurzam prawie codziennie, nie? Ale nie żeby tak chodzić ze ściereczką i wszystko przesuwać i sprzątać kurze, co wy, nie robię tak. Zalatałabym się, nic bym nie zrobiła, po prostu nic bym nie zrobiła, tylko bym ze szmatą musiała latać, nie? Także tak, ale coś chciałam powiedzieć. Aha, że moja znajoma przysłała mi a propos tych wszystkich ciuchów lnów, nie lnów i tych rzeczy z konopi, to powiem wam, że tu u nas też nie znalazłam czystej konopi. Konopia z bawełną, eko, ale samej konopi nie. Znalazłam natomiast
sklep z dzianinami z konopi i jakby można kupić i sobie coś uszyć. Nie jest to tania sprawa. Fajne te dzianiny są i takie dzianiny w sensie na sweterki, na bluzki, na sukienki, coś tam. Bardzo fajne, różne kolory, ale gotowych takich gotowych ubrań nie ma. Tak za dużo, nie ma. I ta właśnie przyjaciółka mi przysłała, że policja ma rekwirować jakieś właśnie wyroby konopne, tak? Że w Polsce teges i że tam czytałam ten artykuł, że rekwirują, plombują, zamykają, zabierają, będą przetrzymywać, aż się daty terminy ważności się przekraczają, że właśnie co, dowiedzieli się, że ludzie się tym leczą, to trzeba im to zabrać, nie? Normalnie, jak ja słyszę takie rzeczy, to myślę sobie, no jak może człowiek człowieka, tak, no jak tak można? No i kościół wisi na włosku i wszystko, ja to czuję, że to wszystko pierdyknie. Pierdyknie to wszystko. Ludzie, po prostu ja wiem, że są masy, które wierzą i ludzie będą wierzyć w to, bo oni będą pisać na internetach, że konopie są, wiecie co, uzależniające, sratatata, i ludzie będą w to wierzyć, ale oni będą robić z siebie głupka, że niby tak jest, ale oni dobrze wiedzą, że tak nie jest, bo wiadomo, że konopia do palenia i teges to ma jakieś tam halucynogenne właściwości, ale te wszystkie oleje, nie oleje, to jest wszystko lecznicze i jak można ludziom zabierać naturalne środki do leczenia się. No jak może człowiek jeden drugiemu takie coś robi? No jak ja słyszę takie rzeczy, to mnie po prostu dobija takie coś, nie? I na pewno będę twardo stała po tej stronie, która będzie, no nie przeciwdziałać jakoś tak, wiecie co, ale energię będę bardzo wysyłać w tą stronę, na pewno, bo po prostu ja jestem bardzo za tym, żeby jednak ludzie zdrowi byli, tak? Żeby sobie pomagali i to nie w sposób taki, że tabletka, tak? Że chemioterapia, że coś tam. Niech się ci ludzie leczą naturalnie po prostu, ale po prostu ja nie mogę uwierzyć w to, jak człowiek mógł dojść do takiego momentu, że ta chciwość jest dla niego, że chciwość, że żądza pieniądza, bo chciwość to jest taka naturalna rzecz, bo człowiek wszystkiego chce, tak? Chce jeść, chce spać, chce pić, coś tam. Wszystkiego chce. A więc to chcenie teges, ale ten nadmiar chcenia, ta właśnie żądza pieniądza, to jak to ludzie się przy tym normalnie jeden drugiego w łyżce wody by utopił, nie? Tak się mówi, nie? Za grosze. Bo czy to jest warte? Ja nie wiem, po prostu ja nie wiem. Ale świat musi się coś wydarzyć, bo to tak nie może być. Tak. Nie może być, żeby to tak działało, słuchajcie, no jakoś nie wyobrażam sobie tego, żeby to dłużej tak działało, bo nie wyobrażam sobie tego. Dobra, słuchajcie, tam mam kupione pudełka, bo w tym tygodniu są urodziny bliźniaków i już jutro, teraz powinnam iść jeszcze do sklepu, ale powiem Wam, że upały mają być u nas. No właśnie, a propos upałów, nie, to w Polsce mają być niesamowite upały. Moja mama miała jechać na wycieczkę i to jakoś, nie wiem kiedy. Teraz jakoś jest na tej wycieczce chyba. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, że upały upałami, uważajcie na siebie, nie wychodźcie jak nie trzeba, bo naprawdę jest bardzo gorąco. Ja dzisiaj byłam rano i wróciłam po prostu spocona jak mysz, nie? Oczywiście się też nie posmarowałam kremem żadnym, bo myślę sobie, jak będę szła i będę się pociła, to wszystko będzie mi spływać, więc taka sucha teraz jestem. Bo tylko przyszłam, opłukałam się wodą i znowu nie posmarowałam się kremem. I myślę sobie, że pójdę jeszcze raz do sklepu, bo muszę kupić jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, aczkolwiek w środę będę piekła, cicho, tak, w środę będę piekła muffinki, bo mają być czekoladowe muffinki do szkoły i w środę będę rozrabiała ciasto, bo mają być drożdżowe rogaliki też do szkoły, czyli jeden weźmie muffinki, drugi weźmie rogaliki i mam, słuchajcie, pani myje okna,
I mam w planie zrobić rogaliki i mam dwa pudła i mam w środę zrobić ciasto drożdżowe, a w czwartek rano wstanę i będę te rogaliki tylko wałkować, czymś faszerować, jeszcze nie wiem czym. Może serem, może pójdę jeszcze kupię sera, albo może jabłuszko włożę do środka. Może jabłuszko to będzie, nie wiem czy będzie lepsze, nie wiem czy będzie lepsze, ale może jabłuszka troszkę włożę do środka, pokroję drobno. Ja to bym musiała wtedy rano też sobie przygotować, nie? Tam mi schodzi, nie? Ale to dlatego, że byłam lekko przeziębiona, ale też post, nie? Więc tam gdzieś mi coś jeszcze schodzi. I co chciałam powiedzieć? Właśnie, że musiałabym sobie rozrobić właśnie, bo musiała wstać rano, nie? Gdzieś o 5:00 z dwie blachy upiec tych rogalików, bo to tylko 24 są potrzebne, nie? Ale pewnie wyjdzie mi z 32, trochę więcej zrobię, nie? Z 32, może trochę więcej mi wyjdzie. Zobaczę. Z 32, bo jak zrobię jakieś ciasto i podzielę je na dwa, to z jednego wyjdzie mi 8 i 8. To cztery takie placki będę musiała zrobić. Dobra, nie będę teraz na antenie planować, co będę robiła i ile czego zużyję. Wszystko sobie ładnie policzę, ile ma być, żeby wyszło właśnie 24, co najmniej 24 rogaliki. 32 wyjdą, bo 24 nie wyjdzie, bo po 8 z jednej to wyjdzie na pewno. No to by w sumie mogły być, nie? 24, ale zrobię 32. Zrobić 32, żeby mieli chłopaki trochę też, bo przecież... a muffinek nie będę robiła więcej. Tylko zrobię tyle, ile trzeba. O! A zrobię im rogaliki. I... no i na sobotę tort, tak? Także będę cały tydzień jeszcze piekła jakieś słodkie rzeczy. Oczywiście nie ciągnie mnie do słodkich rzeczy. W ogóle powiem Wam szczerze, że post ten, który teraz robię, nie jest dla mnie żadnym wyrzeczeniem, dlatego że... dlatego, że to jest prawie takie same jedzenie, jak jadłam wcześniej, tylko po prostu bez tłuszczu, nie? Znaczy, no nie, no może jadłam trochę więcej, nie? Teraz trochę mniej i więcej, no i owoców nie jem, a tak to jadłam owoce, a teraz jem raczej warzywa, nie? Jak mi się trafi jabłko, to się trafi, ale nic więcej nie jem, tylko jem warzywa, więc troszeczkę pewnie mniej kalorii tam jest i dlatego się trochę chudnie i... być może ten post też mi w tej opryszczce pomógł, być może to nie była tylko ta lekcja samoleczenia, być może ten post mi w tym pomógł. Także mam nadzieję, bo ja ten post trochę na schudnięcie, nie będę Was czarować, że nie, bo trochę na schudnięcie, ale też pod kątem tej opryszczki, no bo po prostu ostatnio już mi tak wyłaziła, że już nie dałam rady, a jak byłam na poście wcześniej, ale byłam tam 6 tygodni, nie? 42 dni, to bardzo długo nie miałam opryszczki. Także z jednej strony się troszeczkę człowiek przemęczy, ale z drugiej strony jednak teraz czuję się na przykład troszeczkę może słabsza, ale później po poście to tą odporność ma się większą. I jeszcze jedna rzecz, oglądałam wczoraj filmik Sylwii z kanału Kierunek Zdrowie i Sylwia nie mówiła jeszcze co je, ja to myślę, że ona będzie bardziej wegetariańsko jadła niż, aczkolwiek ona na ketozę chciała, nie? No to ja nie wiem, czy ona będzie takie tłuszcze jadła zwierzęce. Powiem Wam szczerze, że jeśli już ketoza, to wydaje mi się, że właśnie na tłuszczach nasyconych powinna być, ale nie znam się na tym dokładnie, bo nigdy tego nie miałam. Jak się słucha tego na przykład Ketocura i wielu lekarzy, bo wielu lekarzy o tym też mówi i książki są oczywiście na ten temat i ja powiem Wam, wiecie zresztą o tym, że ja zaczynałam od mięsa i tam właśnie Sylwia pokazywała książkę tej autorki, na której ja jakby zaczęłam odnośnie leczenia autyzmu, przepraszam, czyli tłuszcze, tłuszcze, jeszcze raz tłuszcze. Co prawda nie do końca mi się to podobało tam, bo tam były na przykład mąki orzechowe i z tego się piekło jakieś chleby, także te orzechy, mimo to, że tam bardzo dużo tych tłuszczy, omega 6 jakby tak, z tego mąka i to upieczone, no to tak trochę jakby, jak dla mnie teraz nielogicznie to wygląda, ale takie były przepisy tam w tej książce od tej całej Campbell, Nataszy Campbell, i tam jeszcze jakiś kawałek, Natasza Campbell, coś tam, dobra, nieważne. W każdym razie, no jeszcze raz podkreślę, że
Ja pewnie będę jeść sezonowo, tak to czuję na dzień dzisiejszy, że latem będzie bardzo delikatnie na warzywach, surowo na pewno, a jesień być może dołączę sobie rybę i jajko, bo powiem Wam szczerze, nie czuję tego jeszcze, żebym czegoś mi brakowało, ale trochę się boję. Na dzień dzisiejszy trochę się boję. Nie wiem, co się wydarzy, czego się dowiem jeszcze w międzyczasie do jesieni, ale na dzień dzisiejszy, zresztą jak pamiętam jesień, to chciało się trochę ciepłego, chciało się trochę takiego bardziej treściwego jedzenia, także tak myślę, że takim jakimś sezonowym trybem chyba najlepiej by mnie się żyło, czyli latem owoce, soki, warzywa, takie soczyste rzeczy, a jesienią wtedy więcej sałatek, a zimą już wtedy troszkę jakiegoś mięsa czy czegoś, nie? W sensie ryby. Mięsa to nie sądzę, żebym jadła, nie wiem. Ale na pewno więcej tłuszczy, na przykład chociażby roślinnych nawet, ale więcej niż latem. Tak bym to odbierała, ale nie wiem co, ja naprawdę nie wiem co jeszcze z tego wyjdzie. Mięso, nie wiem. Wydaje mi się, że taka skrajność jak same owoce całym rokiem, to nie jest dobre i taka skrajność, że non-stop te tłuszcze jeść, to też coś mi nie pasuje. Mi to coś nie pasuje. I myślę sobie, że takimi falami po prostu trzeba jeść i się dostosowywać. Mi to tak pasuje. Mi jest pasuje, bo ja się wtedy nie zmuszam do niczego. Tak mi jest lekko. Ale może nie mam racji. Być może przyjdzie taki dzień i na pewno jak będę w Polsce, to kupię sobie suplementy. No. Gdzieś tam ktoś w komentarzach pisał, że właśnie biorę suplementy i słychać, bo na głowę mi tak działa, nie? Ale ktoś źle słuchał, bo ja nie biorę suplementów. Brałam suplementy 2 lata temu, a teraz, znaczy no brałam w zimę, dobra, no dobra, brałam w zimę teraz te od dietetyczki, co miałam przepisane, nie? Ale to one były takie, czy ja wiem, czy na wzmocnienie? No dobra, może i ktoś miał rację, może i na głowę mi to pada. W każdym razie, jakby co, to i tak planuję sobie wziąć suplementy. Słuchajcie, zaraz będzie koniec, bo zaraz 33 i tu się filmik urwie, więc to tyle tak mniej więcej co u mnie. Ja spadam do roboty. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka, słoneczka, podejmowania trafnych decyzji. Ciekawa jestem, jak Sylwia po jakimś czasie opowie to, co... Bo słuchajcie, każdą książkę, którą się czyta, to ta książka ma rację. Ci, co piszą o mięsie i diecie, mają, o diecie mięsnej, mają rację, bo logiczne to jest. I ci, co na wegetarianizmie żyją, też jakbyś jak się czyta, to też ma to sens, więc zależy, gdzie się ucho i oko przyłoży, to można się tego trzymać. Warto spróbować różnych rzeczy, żeby mieć porównanie, także zobaczymy. Ja na razie nie podłączam się. Jeśli nie podłączam, żyję sobie po swojemu i tyle. Dużo, dużo zdrówka Wam życzę. Buziaki, uściski. Nie wiem, już mam 33, ale chyba się jeszcze nie rozłączyło. A jak się rozłączyło, to trudno.